Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, będę mówił dosyć cicho, dlatego że jest środek nocy i w środku tej nocy jestem w najbardziej niezwykłym miejscu na świecie. Już Wam kiedyś o tym opowiadałem, że tu jestem, ale mówiłem, że spotkamy się tutaj dopiero za jakiś czas i właśnie ten dzień, albo raczej ta noc dzisiaj nadeszła. Jestem, moi drodzy, w Bazylice Grobu Pańskiego, a konkretnie w klasztorze Franciszkanów, którzy mieszkają w tejże bazylice, tak to jest skonstruowane. To jest niesamowite miejsce. Bazylika jest no, chyba najświętszym miejscem, jakie ma chrześcijaństwo. To tutaj, w tym miejscu, i wiemy to zasadniczo no, chyba na 100%, że właśnie tutaj ukrzyżowano Chrystusa, tutaj jest Golgota, czyli miejsce, gdzie krzyż został zatknięty w ziemię, na którym Chrystus oddał życie, żebyśmy mogli żyć. I tutaj, trochę niżej, w tej samej bazylice, jest Jego grób, do którego Go złożono. Kochani, to jest najbardziej niezwykłe, najświętsze, najcudowniejsze miejsce, jakie ma chrześcijaństwo. Ta bazylika w ciągu dnia oczywiście jest wypełniona dzikim tłumem ludzi. Bardzo trudno cokolwiek zobaczyć do świętych miejsc, jak Golgota czy Grób Pański można wejść tylko na sekundę, dlatego że natychmiast Cię przeganiają, bo są następni ludzie, którzy chcą pomodlić się, dotknąć, zobaczyć. Ale na szczęście o godzinie 20 każdego dnia bazylika jest zamykana całkowicie i jest zamknięta aż do 5 rano. Klucze dostają muzułmanie, którzy zamykają tę bazylikę od zewnątrz, dlatego nie da się z niej wyjść. Co noc może w środku zostać tylko kilkanaście osób. Dzisiaj jest ta noc. Ja tu jestem w ogóle oczywiście kilka nocy, ale tej dzisiejszej nocy chciałbym Was zaprosić, żebyśmy w tej spokojnej bazylice, gdzie parę osób będzie, ale tylko parę, żebyśmy poszli w te wszystkie miejsca. Kochani, to będzie zupełnie inny odcinek niż normalnie. Nie będzie gadanka, nie będzie jakichś moich genialnych, mądrych refleksji, które do niczego nie prowadzą. Tylko chciałbym, żebyście te miejsca zobaczyli. Będę Wam tylko krótko mówił, gdzie jesteśmy, na co właśnie patrzycie, jeżeli ktoś z Was tutaj nigdy nie był. I chciałbym Was z tym miejscem, z jego pięknem, z jego tajemnicą, z jego świętością po prostu zostawić. Dlatego serdecznie zapraszam. Chodźmy razem do tych najświętszych miejsc. Moi drodzy, czeka nas sporo pięter w dół i za chwileczkę zrobi się całkiem ciemno, bo nie ma tu światła, a jest już bardzo późno w nocy. Dlatego najpierw powiem trochę o zamknięciu bazyliki. To właśnie widzicie, tam są ludzie na zewnątrz, którzy zawsze patrzą, jak zamykają. Tutaj macie mnichów z innych kościołów chrześcijańskich, którzy też opiekują się bazyliką. No i tutaj wielkie drzwi z bratem Auksencjuszem, który za chwileczkę zamknie te drzwi. Zapytał o zgodę wszystkie strony, czy możemy zamykać, i zamykamy. Tu otwieramy takie małe okienko, gdzie za chwileczkę podadzą drabinę, bo tam muzułmanie z drugiej strony muszą wejść do góry, żeby pozamykać, i drabina jest z powrotem do środka chowana. Dopiero rano będzie wyjęta, żeby znowu można było otworzyć bazylikę. Taki codzienny, wieczorny rytuał. Jak widzicie, wszystkie trzy kościoły główne opiekujące się, czyli katolicy, prawosławni i Ormianie, biorą w tym udział, żeby no właśnie nikt nie przejął kontroli nad całą bazyliką, tylko żeby zawsze była własnością wszystkich trzech wyznań. Kłódka zamknięta, w środku zostało kilkanaście osób. Możemy zaczynać. Tutaj ciągle jest ta ciemność, gdzie schodzę w dół. O! Właśnie otwierają się drzwi, gdzie wychodzę z zakrystii. Pozamykam te drzwi i będziemy mogli sobie zrobić małą wycieczkę po bazylice. Naprawdę chciałbym jak najmniej gadać, ale spróbuję Wam przynajmniej powiedzieć, żebyście mniej więcej wiedzieli, gdzie się znajdujemy. Jak zobaczycie, jest mnóstwo miejsc w tej bazylice, gdzie są ciągle jakieś remonty, gdzie ciągle coś naprawiają. To jest wszystko w ogóle bardzo skomplikowane w takim sensie, żeby można było coś wyremontować, wszystkie kościoły się muszą zgodzić, dogadać co do zasad, kto, co i tak dalej. No jest tam dużo zamieszania. Jest to trochę przykre oczywiście, że tak się musimy tam dogadywać, tak się musimy kłócić, no ale tak to jest z ludźmi. Idziemy najpierw w lewo, wzdłuż takiej jakby, no nie wiem jak to nazwać, trochę krużganków, które otaczają
bazylikę dookoła. Jak zobaczycie zaraz po lewej stronie, właśnie to będzie pierwsza, za chwileczkę będzie druga, trzecia. Są różne kaplice związane z męką pańską. Każda kaplica jest poświęcona czemuś innemu, a to zdradzie Judasza, a to ubiczowaniu Pana Jezusa, a to różnym spotkaniom z Drogi Krzyżowej. Codziennie wieczorem bracia franciszkanie idą tutaj właśnie przez wszystkie te miejsca, zatrzymując się w każdym miejscu męki Pana Jezusa i śpiewają taki procesyjny chorał, bardzo piękny, gregoriański, jakby opisując te poszczególne miejsca męki pańskiej. Tutaj akurat, kochani, po lewej stronie teraz zobaczycie, jest miejsce, gdzie nie udało mi się wejść, bo akurat tej nocy, kiedy chciałem to dla Was nagrać, był tam remont. Tam na dole, to co widzicie tam na przestrzał, to jest kaplica świętej Heleny i można zejść jeszcze niżej, jest jeszcze jedna kaplica i tam jest kaplica odnalezienia krzyża. Czyli jakby wspomnienia tego momentu, kiedy święta Helena znalazła relikwię krzyża. Tam właśnie widzicie, wymieniają posadzkę, dlatego akurat no, nie chciałem tam schodzić, żeby niczego nie popsuć. Tu jest jeszcze jedna kaplica po drodze, związana z męką pańską. Bodajże chyba ona jest związana z biczowaniem, jeżeli dobrze pamiętam. Za chwileczkę pójdziemy do najważniejszych miejsc tej bazyliki. One są tak naprawdę dwa. Chociaż w sumie pewnie więcej, ale to za momencik zobaczycie. Więc właśnie teraz, o, to jeszcze gdzieś mi kamera uciekła. Tutaj widzicie za tą szklaną szybą już skałę Golgoty. To Wam za chwileczkę wytłumaczę. Ale najpierw pójdziemy na samą Golgotę. Kochani, tak jak już Wam kiedyś wspominałem, bazylika jest zrobiona w ten sposób, że w jednym kościele, w jednym miejscu jest jednocześnie Golgota właśnie na piętrze, czyli jakby ten szczyt tej góry. A na dole, na zboczu był grób i to jest jakby w tej samej bazylice, tylko właśnie poniżej. Rzeczywiście mamy prawdopodobnie no tak 100% prawie, że szans, że to jest dokładnie właśnie to miejsce. O, tu widzicie jeszcze drabiny. Kochani, tu już wchodzimy na Golgotę. Bardzo możliwe, że tutaj tędy, oczywiście nie po tych schodach, bo je dobudowano, ale tutaj tędy szedł Pan Jezus. Tutaj wnosił na Golgotę krzyż, właśnie tutaj, w tym miejscu. To jest w ogóle coś niesamowitego, jak się o tym pomyśli. I tu jesteśmy na piętrze, gdzie za chwileczkę najpierw zobaczycie jedną część, o, ta część po prawej stronie. To jest kaplica ukrzyżowania. Tam jest taka bardzo piękna mozaika, gdzie Pana Jezusa no właśnie krzyżują. Tamten ołtarz, który widzicie pod ścianą, to jest nasz jakby ołtarz katolików, gdzie możemy odprawiać mszę świętą na Kalwarii. Tutaj jeszcze kawałek sufity, zaraz pójdziemy do głównej części. Tutaj widzicie, się modlą ludzie, właśnie w nocy czytali pismo. Bardzo to jest piękne, patrzeć na tych ludzi w nocy, kiedy się tam modlą. A tutaj jest główna kaplica Golgoty, gdzie tam z tyłu, za chwileczkę pójdziemy bliżej, jest właściwe miejsce ukrzyżowania. Tą kaplicą opiekują się prawosławni. My mamy oczywiście do niej dostęp tam w wyznaczonych godzinach. Możemy tam również sprawować mszę świętą, modlić się i tak dalej. Też bracia tam przychodzą z procesją. O właśnie. Przepraszam, że to wszystko jest takie trochę może ciemne, ale no to było w nocy nagrywane. Tam jest bardzo piękny krucyfiks. I tu, moi drodzy, pod ołtarzem, właśnie w tym miejscu, gdzie widzicie to koło, za chwilkę będzie trochę jaśniej pewnie, o właśnie. Tutaj w tym miejscu był zatknięty krzyż. I naprawdę prawie na pewno, w sensie nie ma tak naprawdę żadnych wątpliwości, że to jest właśnie tutaj. Że właśnie w tym miejscu był zatknięty krzyż Pana Jezusa. Tu jest taka jeszcze ikona Jezusa umęczonego, wyszydzonego. I tutaj w tym otworze znajduje się miejsce. Kiedy tam się włoży rękę, kawałek dalej, to dosyć głęboko jest, to można dotknąć skały. I ta skała to jest właśnie Golgota, dotknąć tego miejsca, gdzie był wbity krzyż. Niesamowite miejsce, absolutnie. Schodzimy na dół z Golgoty. Tam jest bardzo stromo. I zanim pójdziemy dalej, to skręcimy w prawo. I zobaczycie, jest tam bardzo wyjątkowa kaplica. Ona też dla mnie jest bardzo wyjątkowa. To jest chyba moje jedno z ulubionych miejsc modlitwy w ogóle na świecie. To jest tak zwana kaplica Adama. Ona, jak widzicie, znajduje się bezpośrednio pod Golgotą, dlatego że żydowska tradycja mówi, że Adam został pochowany, kiedy umarł. To został pochowany dokładnie w tym miejscu, gdzie potem był krzyż Pana Jezusa, w sensie w tej skale był pochowany. Tutaj widzicie to takie okienko. Tam jest po pierwsze pęknięta skała. To jest
to miejsce, gdzie skała się na pół, no właśnie, rozdarła, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany. Tam właśnie na górze, na wprost, no tu oczywiście nic nie widać, ale jest Golgota dokładnie nad tym miejscem, pęknięta skała, i tutaj też miał być pochowany Adam. Więc to w ogóle niezwykłe, że właśnie w tym miejscu pierwszy człowiek był pochowany. Tutaj ludzie oczywiście wrzucają jakieś swoje różne intencje, prośby modlitewne. To jest bardzo dużo, to w nocy tam zawsze ktoś sprząta, żeby było znowu możliwość położenia nowych. Więc wychodzimy z grobu Adama, jeśli tak można powiedzieć, z kaplicy Adama. To jest takie główne miejsce, tu po lewej stronie jest zaraz wejście do bazyliki, a tutaj to, co widzicie po prawej, ta skała, ta płyta skalna, to jest tak zwana skała namaszczenia. Czyli to jest ta skała, na której miano złożyć ciało Pana Jezusa, gdzie no, po ukrzyżowaniu go zdjęto. Oczywiście to nie jest ta skała, to jest jasne, ona jest dużo, dużo młodsza, ale jest otoczona też wielką czcią przez wiernych. Otoczona jest właśnie takimi bardzo pięknymi mozaikami związanymi z ukrzyżowaniem, ze złożeniem Pana Jezusa do grobu. Tutaj oddany Matce w ręce Jego ciało zostało złożone i tu za chwileczkę uczniowie Go będą nieśli do grobu. Ta skała jest szczególnie ważna dla prawosławnych. Oni przechodzą z takimi olejkami, z wonnościami i ją namaszczają, tą skałę. Tak jakby trochę chcieli namaszczać Pana Jezusa. Tu macie jeszcze widok na ogrom tej bazyliki. Tam na górze jest właśnie Golgota. Tutaj skała namaszczenia, czyli zniesiono Pana Jezusa tutaj w to miejsce, tutaj Go namaszczono. I teraz idziemy do grobu już. Zanim pójdziemy do grobu, to po lewej stronie, tu widzicie, tam jest miejsce, gdzie znowu mieszkają prawosławni. My mieszkamy po prawej stronie, po lewej mieszkają prawosławni w bazylice. Tam na górze mają miejsce, gdzie się modlą, o właśnie tam. Też mają bardzo piękne mozaiki tam i różne obrazy. A tutaj już jest właściwe miejsce, gdzie jest grób. Więc widzicie, to jest po prostu poniżej Golgoty. No wszystko jest dokładnie tak umiejscowione, jak o tym mówi Ewangelia. I od samego początku chrześcijaństwa właśnie te miejsca były otaczane niezwykłą czcią. To widzicie, są ludzie, którzy się modlą. Jeżeli będziecie kiedyś w Jerozolimie, to zapraszam. Warto się zapisać. Można to zrobić. Trzeba pójść do zakrystii, do franciszkanów i zapisać się, żeby zostać na noc. Każdej nocy może zostać 15 osób. To prawie nic nie widać, ale obchodzę wam grób dookoła, żebyście zobaczyli cokolwiek. Tutaj jest z tyłu taka kaplica Ormian. Ona w tej chwili jest zamknięta, bo w nocy ją zamykają. Tutaj Ormianie się szczególnie modlą. Otoczymy sobie grób. Tutaj właśnie po prawej stronie to jest ta kaplica grobu. I za chwileczkę do grobu sobie wejdziemy. Czyli do najświętszego miejsca chrześcijaństwa, gdzie życie zwyciężyło śmierć. Tutaj zawsze z tej strony stoi wielka kolejka w ciągu dnia, która chce się dostać do grobu. Tam w ciągu dnia oczywiście można być tylko sekundę. Po prostu wchodzi się, można ucałować płytę nagrobną, to miejsce, gdzie miał Pan Jezus leżeć. No i trzeba wyjść od razu. Natomiast w nocy można, jak widzicie, w ciszy, w spokoju spędzić tam naprawdę dużo czasu. To jest wejście do kaplicy grobu. Ona również należy do prawosławnych, oni się nią głównie opiekują. Oczywiście też ze wszystkimi innymi kościołami, ale mają w swojej głównej pieczy. I tu przechodzimy przez pierwszą kaplicę. Tam jest takie małe pomieszczenie, potem trzeba się schylić, jest bardzo niskie wejście. I tu właśnie jest grób Pana Jezusa. Po prawej stronie właśnie to, co widzicie, to jest płyta. To ja się już może po prostu zamknę. On tu był. Tutaj go złożono. Miałem to wielkie szczęście, że bracia umożliwili mi odprawienie mszy świętej właśnie w tym miejscu, na tym grobie. Byłem tam sam w środku. Sam z Eucharystią. Coś niewiarygodnego. Tego nie jestem w stanie w ogóle nawet opowiedzieć chyba. To jest najświętsze kilkadziesiąt centymetrów chrześcijaństwa. Tutaj zło i śmierć zostały pokonane. Bardzo piękna jest ta kaplica, mnóstwo oczywiście światła, jak to u prawosławnych. Mnóstwo obrazów, ikon. Matka Boża. Cudnie i przepięknie tam jest. Tutaj Chrystus wstał, tak napisano.
To jest to pierwsze pomieszczenie, tylko jeszcze rozświetlone. I teraz wyjdziemy z grobu, tak jak to na chrześcijan przystało. I jeszcze końcówka, tylko po lewej stronie zaraz będzie część, która należy do nas, do katolików, o właśnie tam. Tam jest z tyłu, gdzie są te drzwi, takie na wprost. Tam jest kaplica katolicka, gdzie można odprawić mszę świętą, tam jest też adoracja, tam śpiewa się nieszpory. Tutaj po prawej stronie ten obraz, trochę taki dziwny, w sensie nawet nie obraz, tylko ta jakaś płaskorzeźba, czy jak to tam nazwać. To jest Maria Magdalena i Pan Jezus. Przyznam, że trochę to słabe. Podobno było kiedyś ładniejsze. Może kiedyś wymienią. No i z powrotem na górę. Tutaj jest zakrystia, przez którą się wchodzi do tych pomieszczeń, gdzie śpią bracia. Więc to tyle, jeśli chodzi o tour po bazylice, nie tyle grobu pańskiego, ile bazylice Zmartwychwstania. Moi drodzy, tak w ogromnym skrócie, bo to trudno w kilkanaście minut pokazać te tajemnice, wygląda Kalwaria i wygląda Grób Pański. Ale w tym wszystkim jest jedna największa tajemnica. Jego tutaj nie ma. I chociaż to jest najświętsze miejsce, jakie mamy, chociaż Jego obecność unosi się tutaj w prosty sposób niewyobrażalny, największą tajemnicą, największym szczęściem i największą świętością tego miejsca jest to, że Jego tutaj nie ma. Dlatego, że powstał z martwych i poszedł stąd. Ten grób jest pusty, chociaż jest niezwykły, nie ma Go tam. I to jest najlepsza wiadomość świata, że Jego nie ma. Moi drodzy, chociaż tutaj siedzę już od kilku nocy, modlę się w tym grobie, modlę się na Golgocie, modlę się razem z Wami, to tak naprawdę, chociaż jest mi tutaj przecudownie, rodzi się we mnie przepotężne pragnienie, żeby już stąd pójść, żeby pobiec za Nim. Dlatego, że On pobiegł, pobiegł rozdawać życie, świętość, miłość, pobiegł po to, żeby Jego zbawienie mogło dotknąć całego świata. Chcę pójść za Nim. Chcę tak jak On wybiec z tego grobu i pójść za Nim. To idę i serdecznie Was zapraszam. Chodźmy za Nim, bo Jego tutaj nie ma.